Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Tych, którzy są tutaj po raz pierwszy, zachęcam do subskrypcji tego kanału. Pozwolicie podróży dalej się rozwijać. Dzisiaj moim gościem jest Jakub Bielamowicz, ekspert do spraw bałkańskich. Dzień dobry. Dzień dobry, Mateuszu. Dzień dobry wszystkim. Jakubie, ostatnio się dość często słyszymy. Dzisiaj rozmawiamy o politycznych skutkach wojny na Ukrainie, które odczuwalne są również na Bałkanach. Poprzednim razem mówiliśmy o dosyć niestabilnej sytuacji wokół Bośni i Hercegowiny. Mamy kolejne doniesienia. Tym razem obawy kosowskich polityków. Polityków, że tam także mógłby odżyć konflikt z Serbią. Słychać apele rządu Kosowa o przyjęcie do NATO. Jakubie, jak ostatnie geopolityczne turbulencje oddziałują na to najmłodsze państwo w Europie? Tak, faktycznie Mateuszu. No, ostatnio często się słyszymy, bo no, niestety jest się o co martwić, jest o czym rozmawiać. Tak jak wspomniałeś, niepokojące sygnały docierają w ostatnich dniach także z Kosowa, gdyż kosowski premier Albin Kurti powołał do życia Fundusz Bezpieczeństwa. Fundusz, przy pomocy którego chce zbierać datki, wpłaty na rozbudowę kosowskiej armii. Pod wpływem właśnie doniesień z frontu ukraińskiego, czyli de facto pod wpływem nowej dynamiki w całej polityce międzynarodowej, no, kosowcy politycy zaczęli się poważnie obawiać, że odżyć może także konflikt kosowsko-serbski. Zwłaszcza widząc, w jakim sojuszu pozostają aktualnie Rosja i Serbia. No, i biorąc pod uwagę. Także e, jakie wpływy w tym regionie utrzymuje e, właśnie Rosja. Kosowskie Ministerstwo Obrony poinformowało przed kilkoma dniami, że Serbia zaczyna powoływać rezerwistów także spośród kosowskich Serbów, czyli tych Serbów, którzy mieszkają na terenie Kosowa. Szczególne obawy dotyczą właśnie tych terenów na północy Kosowa, które zamieszkuje większość serbska. Są to e, tereny głównie na północ od miasta Kosowska-Mitrowica, bo to tam w ostatnich dniach pojawiły się już pierwsze prowokacje domy zamieszkane przez kosowskich Serbów zostały obsmarowane symbolami bojówek kosowskich Albańczyków. I Kosowo od razu oskarżyło serbskie służby o przeprowadzanie takich właśnie false flag operations, czyli czy po polsku to nazywa się e, działania pod fałszywą flagą czy banderą. No, a atmosferę grozy dodatkowo nakręca fakt, że przez Serbię, ale także przez Republikę Serbską w Bośni i Hercegowinie, także przez Czarnogórę przetoczyły się w ostatni weekend Liczne prorosyjskie, proputinowskie demonstracje, organizowane głównie przez skrajnie prawicowe organizacje i także grupy kibicowskie, częściowo znajdujące się zapewne na rosyjskim żołdzie. Na demonstracjach tych padały hasła wychwalające, popierające rosyjską agresję na Ukrainę. Śpiewano także na cześć serbsko-rosyjskiego braterstwa. No, to wszystko trzeba przyznać, było no, co najmniej przerażające, widząc. Co się dzieje każdego dnia na Ukrainie. No a kolejne prorosyjskie demonstracje w Serbii zostały zapowiedziane także na najbliższy weekend. Warto w tym miejscu chociażby pokrótce wspomnieć o wielkoserbskiej koncepcji Serbdom, która w pewien sposób jest analogiczna do koncepcji tzw. ruskiego miru. Serbdom to generalnie koncepcja, zgodnie z którą Serbia jest nie tylko tam, gdzie. Serbia znajduje się faktycznie geograficznie, terytorialnie, ale tam, gdzie żyją Serbowie, czyli także w ościennych krajach, w tym także w Kosowie. I zgodnie z tą koncepcją, Belgrad powinien także w tych miejscach utrzymywać swoje wpływy i występować w obronie mieszkających tam Serbów. Zupełnie tak jak usiłuje to robić Putin na Ukrainie i w innych krajach byłego ZSRR. I to właśnie tej koncepcji. Tego myślenia obawia się Kosowo, dlatego Kosowo, kosowscy politycy, rozmaici przyjaciele Kosowa na całym świecie zaczęli w ostatnich dniach bardzo mocno lobbować na rzecz: po pierwsze, utworzenia amerykańskiej bazy wojskowej w tym kraju, a po drugie, przyspieszonego członkostwa Kosowa w organizacjach międzynarodowych, w tym przede wszystkim w NATO. Rząd Kosowa powołał nawet całą rządową grupę roboczą na rzecz kosowskich starań, by wstąpić do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Ponadto w mediach społecznościowych zaczął e, dość szeroko krążyć hashtag e, Kosowo in NATO. Parlament Kosowa także przyjął swoją e, rezolucję. Przyjął ją zdecydowaną e, większością. Wezwał rząd premiera Albina Kurtiego do podjęcia wysiłków na rzecz jak najszybszego włączenia Kosowa do NATO i Także innych organizacji, właśnie w celu zapewnienia temu krajowi bezpieczeństwa i stabilności. I może jeszcze tutaj krótka ciekawostka. Kto zbojkotował głosowanie nad tą rezolucją? No, oczywiście posłowie serbskie listy, czyli reprezentacji kosowskich Serbów, mocno sterowanych przez Belgrad, przez partię matkę prezydenta Aleksandra Vucicza. Wyraźnym orędownikiem kosowskiego członkostwa w NATO jest natomiast Turcja, czyli przypominam, drugi najważniejszy członek NATO, bo to Erdogan właśnie bardzo szybko poparł kosowskie starania. Jednak NATO już jako organizacja odpowiedziało, że przyjęcie Kosowa nie jest możliwe, gdyż cztery kraje sojuszu nie uznają niepodległości Kosowa, istnienia tego kraju na mapie świata. Chodzi tutaj o Grecję, Słowację, Hiszpanię i Rumunię, które są to te kraje, które same najczęściej mają u siebie problem z ruchami separatystycznymi i mniejszościami narodowymi. No i faktycznie, zgodnie z artykułem 10 traktatu o NATO, e, no, wymagana jest jednomyślność przy podejmowaniu decyzji o rozszerzeniu. I nie ma żadnej procedury, która mogłaby to zmienić, przyspieszyć czy uprościć. Co prawda, Grecja zaczęła się ostatnio e, wahać. Spekuluje się o tym, że mogłaby nawet uznać Kosowo, ale tak jak mówię, no, to byłoby wciąż o trzy kraje za mało do jednomyślności. Ale co ciekawe, mimo że Kosowo na ten moment formalnie nie może wejść do NATO, to NATO jest już obecne w tym kraju i to od całkiem dawna, bo dokładnie od 1999 roku, czyli od momentu natowskiego bombardowania, które wyparło z Kosowa e, wojska ówczesnej jeszcze Jugosławii i zakończyło e, wojnę w Kosowie. I do dzisiaj, w ramach misji stabilizacyjnej KFOR, pozostaje w tym kraju niespełna 4000 żołnierzy natowskich i innych międzynarodowych z tak zwanego partnerstwa dla pokoju. I premier Kurti chciałby, żeby właśnie w pierwszym kroku Kosowo zostało przyjęte chociażby tego partnerstwa dla pokoju, czyli natowskiego programu, który zrzesza państwa nieczłonkowskie, niektóre znajdujące się w pewnego rodzaju przedciągu do pełnego członkostwa. No ale na to także może zabraknąć wystarczającej woli politycznej, no nawet w takich szczególnych okolicznościach mamy teraz. Kosowo głosiło niepodległość w 2008 roku, czyli już 14 lat temu, sporo czasu. Może wyjaśnimy słuchaczom i poproszę Cię o to, dlaczego Kosowo odgrywa tak kluczową rolę właśnie dla Serbów i Serbii. No i oczywiście, jaką rolę w tym odgrywa Rosja. Spośród wszystkich byłych, utraconych jugosłowiańskich republik Serbia ma bezsprzecznie szczególny stosunek do Kosowa. Dominującą narracją polityczną w tym kraju jest, że Serbia nigdy, zamiast zamian za nic, za żadne członkostwo w tych czy w innych strukturach Zachodu nie uzna niepodległości Kosowa, nie wyrzeknie się tego terenu. Bo Kosowo to dla Serbii, Serbów, y, miejsce wyjątkowe o dużej wartości historycznej i narodowej. Powodów jest co najmniej kilka. Po pierwsze, Serbski mit założycielski odwołuje się do słynnej bitwy na kosowym polu z końca XIV wieku bitwy z wojskami Imperium Osmańskiego, która była dla Serbów przegrana lub co najmniej zremisowana, zależy oczywiście, kogo się zapyta. No i po drugie, z punktu widzenia serbskiego kościoła prawosławnego, bardzo ważne jest także to, że na terenie Kosowa powstały liczne serbskie monastery, do, do dzisiaj stanowiące serbskie dziedzictwo religijne i kulturowe jak chociażby te w Graczanicy, Peci czy Prizrenie. No, dzisiejsza struktura ludnościowa Kosowa jest już oczywiście zupełnie inna. Kraj ten jest zamieszkiwany w 90% przez kosowskich Albańczyków. Serbowie mieszkają, tak jak już wcześniej wspominałem, głównie na północy, przy granicy z Serbią. Ale w kontekście trwającej wojny na Ukrainie kwestia Kosowa jest także z tego powodu delikatna, że Serbia bardzo mocno polega na rosyjskim poparciu w sprawie Kosowa. Przypomnijmy, Rosja jest wciąż stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ, który ma prawo weta i może skutecznie blokować przyjęcie nowego państwa, w tym przypadku Kosowa, do tej organizacji. A przyjęcie Kosowa do ONZ, czy zresztą jakiejkolwiek innej organizacji, byłoby kolejnym krokiem w kierunku dalszej legitymizacji Kosowa na arenie międzynarodowej. A Serbia konsekwentnie stara się temu przeciwdziałać w ramach tzw. polityki deuznawania niepodległości Kosowa. No i do tej pory miała w tej kwestii bardzo mocne wsparcie Moskwy. Ale, mimo wszystko, co ciekawe, w minionym tygodniu Serbia zagłosowała za rezolucją ONZ potępiającą rosyjską agresję na Ukrainę. Tak naprawdę, co najmniej z kilku powodów. Po pierwsze, rezolucja pozostaje spójna z polityką Belgradu wobec Kosowa, gdyż Potępia ona agresję, naruszenie, co ważne, naruszenie integralności terytorialnej Ukrainy. A właśnie o respektowanie integralności terytorialnej zabiega Belgrad w kontekście Kosowa. No i po drugie, jak przyznaje sam prezydent Serbii Aleksandar Vucic, Serbia znajduje się w kwestii sankcji na Rosję, potępienia rosyjskiej agresji na Ukrainę pod ogromną presją Zachodu, głównie Unii Europejskiej, bo kanałami dyplomatycznymi docierają do niego groźby wycofania zagranicznych inwestycji, które w ostatnich latach dały Serbii. I miejsca pracy i podtrzymują system władzy włócicia w Serbii od tej właśnie strony ekonomicznej. Do tego dochodzą także groźby przyspieszenia pewnych decyzji politycznych w sprawie uznania, upodmiotowienia Kosowa, czyli na przykład przyjęcia tego kraju do organizacji międzynarodowych, jak na przykład Rada Europy, czyli tej nieunijnej organizacji paneuropejskiej, co formalnie byłoby już nawet teraz możliwe. Dlatego w obliczu tych nacisków, no, Włóczicz się delikatnie cofa, ugina, próbuje robić taki swego rodzaju szpagat pomiędzy Wschodem a Zachodem. Ale ten problem, ta postawa nie dotyczy tylko Aleksandra Włóczicza. W ogóle wśród serbskich polityków, także tych opozycyjnych, jest obawa przed formułowaniem jakiejkolwiek krytyki wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę. Obawiają się oni, że mm, najprawdopodobniej groziłoby to utratą choćby części elektoratu przed wyborami prezydenckimi i parlamentarnymi, które odbędą się w Serbii już za trzy tygodnie. No, jest to bardzo przykre, ale poniekąd nie ma się co dziwić, biorąc zwłaszcza pod uwagę, jak rozkręcona jest obecnie skala dezinformacji w serbskich mediach. W mediach rządowych, w licznych tabloidach, które są pełne kłamliwych, niegodnych wręcz fake newsów o rzekomym ukraińskim ataku na Ukrainę i, i innych prorosyjskich artykułów. No i taka też jest w efekcie spora część opinii publicznej w Serbii, no, po prostu prorosyjska. Mówiąc o Kosowie, e, bardzo ważne jest także, jak sama Rosja podchodzi do kwestii Kosowa i jak ją politycznie wykorzystuje. Dla Władimira Putina interwencja NATO w Jugosławii pod koniec lat 90. i bardzo mocne polityczne wsparcie Zachodu dla jednostronnego ogłoszenia niepodległości przez Kosowo w 2008 roku no, od lat stanowi e, wymówkę, pretekst dla swojej ekspansjonistycznej polityki i na obszarze poradzieckim. Tak było w przypadku Osetii i Abchazji w 2008 roku. Tak było w przypadku Krymu w 2014. No i tak było dwa tygodnie temu z Donieckiem i Ługańskim, gdy w swoim orędziu uznającym niepodległość tych dwóch y, pseudorepublik, Putin odwołał się właśnie do Kosowa. I jakkolwiek kontrowersyjna i sporna jest po pierwsze kwestia natowskiej interwencji w Jugosławii. Przypominam, bez zgody Rady Bezpieczeństwa ONZ, w której zasiadała przecież Rosja. I następnie jednostronnie ogłoszonej niepodległości Kosowa, to naprawdę ciężko tu mówić o uczciwych, podkreślam, uczciwych odniesieniach dla polityki Putina. Kończąc już mój wywód, powiem jeszcze tylko, że niezależnie od turbulencji politycznych, o których teraz rozmawiamy, to dla Bałkanów nadchodzą bez wątpienia trudne czasy. Na ulicach rozpoczynają się protesty przeciwko nieustannie rosnącym cenom paliwa, cenom energii, przecież także ze względu na wojnę na Ukrainie. No, na szczęście sezon grzewczy się niebawem kończy, ale są obawy o dostępność żywności i innych podstawowych produktów. No, pamiętajmy, że Bałkany Zachodnie to z reguły kraje dość biedne, bez rozbudowanych systemów zabezpieczeń społecznych i bez poduszek budżetowych, by realnie amortyzować tego typu szoki cenowe, inflacyjne. Dzisiaj o tym czyna, to uchroni Kosowo przed ponowną wojną. Jakub Bielamowicz serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję, Mateuszu. Wszystkiego dobrego dla słuchaczy w tych trudnych czasach.